oto stoi lokomotywa spalinowa manewrowa SM42 1257, taka zmodernizowana. Jesteśmy w lokomotywowni towarowej nieopodal dworca. Tutaj są dużo rodzajów towarów, między innymi cysterny, takie chłodziarki, węgralki. Dużo tu jest. Tutaj stoi lokomotywa. Już mówiłem, jak się ona nazywa podczas postoju. Oto jest parowóz OL4972. Takie parowozy były produkowane w latach 1951-54. To oznacza, że to jest parowóz osobowy. L to jest oznaczenie osi, a 49 to oznacza numer rocznika prototypu tego parowozu. A 72 to jest, wiadomo, numer seryjny. A tu jest lokomotywa ET22 568 stojący na bocznym torze. Tutaj jest lokomotywownia. Wszystko jest spoko. Tutaj jest Anglik. Obok mamy byka. Tutaj SM30. Tego też prowadziłem. Znaczy z maszynistą. Tutaj jest Rumun ST43. Tutaj też. Tutaj jest lokomotywownia Szopa. Tutaj jest lokomotywa ET22. Tutaj jest nawet kilka. O, tu jest warsztat. Jamnikczek ET41. Tutaj są rząd stonek SM42, takie oryginalne, tylko że w takim malowaniu. Tutaj jest byczek ET22, a tutaj mamy sputnika ET21. Tutaj mamy rząd sputników i byków, czyli ET21 i ET22. Tutaj jest ich pełno. Spójrzcie tam. To jest ET42. To jest dwuczłonowa. Tutaj zaraz obok ET22 stoi ET41. A tutaj jest ET22 535. A tu jest ET22 622. Tu jest rząd byków. Tutaj jest SM42. Zobaczcie tu sobie. Tu jest ET22. Tu jest lokomotywownia. Tutaj są wagony. EU06. I za nimi jest też EU06 i SM42. Tutaj są wagony. PKP Cargo. Wiesz, jak kogoś skoczy na jego natrudnie, wiesz? To wiesz, jak wiesz.